Cześć, witam Was moi kochani w kolejnym odcinku z cyklu Poradnik Jägera. Ja mam na imię Tomek i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się naszą nowością, jeżeli chodzi o produkty. Będzie to Jäger Perle. Czym jest Jäger Perle? Jäger Perle to jest farba dekoracyjna oczywiście, takim bardzo drobnym kruszywem. Mamy w swojej ofercie trzy takie produkty. Najgrubsze kruszywo ma Sahara, takie pośrednie ma Metal Perle i właśnie najdrobniejsze ma właśnie Perle. Czego potrzebujecie do aplikacji tego efektu? Oczywiście potrzebujecie podkładu. Będziemy używać do tego podkładu pod farby dekoracyjne. Jest to podkład, który wyrównuje chłonność powierzchni. Do aplikacji samego efektu oczywiście pędzla do efektu. Jest taki szeroki pędzel 12 cm i efektu Perle. A od czego zaczynamy? Zaczynamy oczywiście od tego, żeby zostawić lajka, subskrypcję i dzwoneczek. A tak na poważnie, to zaczynamy oczywiście od aplikacji podkładu. Czym jest ten podkład? Jest to podkład, który wyrównuje chłonność powierzchni. Jeżeli chodzi o wydajność, to jest około 20 m2. Malujecie to jednokrotnie, używając do tego wałeczka z mikrofibry. Malujemy klasycznie, góra-dół, jednokrotnie, ale to już mówiłem chyba. Zaczynamy. No i zrobimy to tak, że ja sobie tą ścianę zagruntuję. Po wyschnięciu wracamy i aplikujemy efekt. 2 hours later. Grunt mamy przygotowany, a teraz pokażę Wam po prostu jak aplikować ten efekt. Z racji tego, że Perle ma bardzo drobne kruszywo, kluczowa jest pierwsza warstwa. Należy to robić następująco. Nabieramy efektu na pędzel i teraz tak, trzeba to rozetrzeć ruchami takimi okrężnymi. To nam zagwarantuje to, że to kruszywo drobne, ono się tak mniej więcej równomiernie rozprowadzi. Robimy małymi fragmentami i zagłaskujemy. I chodzi o to w tej pierwszej warstwie, żeby tego kruszywa było tutaj rozprowadzone bardzo drobno. Żeby nie było takich mocnych jakichś zgrubień, bo wtedy ten efekt po prostu będzie, o, jakbyśmy tak aplikowali po prostu samym pędzlem, byłyby potężne takie zgrubienia i to by brzydko wyglądało. Dlatego rozprowadzamy takimi okrężnymi ruchami. I naprawdę to trzeba, nawet jak ja nabieram niewielką ilość na pędzel, to rozprowadzam to tak dosyć obszernie. I zagłaskuję. Ta sama zasada, która była przy Saharze, czyli do mokrego. Od tej suchej powierzchni do mokrej. O. Oczywiście trzymamy się tego, żeby rozprowadzać efekt nierównomiernie. Nie robimy stanowisk od góry do dołu, tylko takie łatki. Tak, ja sobie zejdę tak klasycznie tutaj do dołu, a później przejdę do góry i na przebitkach zobaczycie dokładnie jak aplikuję. Pierwszą warstwę mamy już zaaplikowaną, ona już jest sucha. Zanim przejdziemy do aplikacji tej kolejnej, proponuję Wam wszystkie takie drobne zanieczyszczenia, które się niestety pojawiają, to są takie zgrubienia, delikatnie za pomocą szpachelki sobie ściągnę. Oczywiście tej szpachelki nie dociskamy jakoś mocno, delikatnie tylko tak, żeby tą powłokę oczyścić. I teraz jak już mamy oczyszczoną tą powłokę, przystępujemy faktycznie do aplikacji drugiej warstwy. Ale zanim zaczniemy, dlaczego skupiliśmy się na takim starannym rozproszeniu tego kruszywa na pierwszej warstwie? Dlatego, że w momencie aplikacji tej drugiej aplikujemy dokładnie tak samo, czyli najpierw te ruchy okrężne i zagłaskujemy, to kruszywo się bardzo osadza na tej pierwszej warstwie, ponieważ ona jest szorstka. Im więcej byśmy mieli tego kruszywa na pierwszej warstwie, tym ten efekt by był bardziej taki strukturalny, a to ma być taka drobna, delikatna mgiełka. Jeżeli chodzi o aplikację drugiej warstwy, no nie ma tutaj żadnej filozofii. Trzymamy się dokładnie tej samej zasady, czyli rozprowadzamy ruchami okrężnymi i zagłaskujemy od suchego do mokrego i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy drugą warstwę, ale może zdarzyć się tak, że popatrzycie sobie na tą ścianę i będą jakieś drobne przebicia. Ja mam właśnie rozwiązanie dla Was. Jest to taki protip, jak się tego pozbyć. Mamy różne oświetlenie w mieszkaniu i czasami może być to widoczne. W niektórych miejscach możemy po prostu za cienko zaaplikować tego produktu. Więc co robimy? Ja w takich przypadkach biorę kuwetkę, zalewam trochę produktu, niedużo i delikatnie, ale to ciężko mi jest określić proporcje, ale troszeczkę wody dolewam. Tak, żeby to było troszeczkę rzadsze i trzeba to wymieszać.
Konsystencja ma być taka bardzo wodnista. O, tak jak widzicie. Troszeczkę wody, konsystencja ma być wodnista. I co robimy, żeby się pozbyć tych przebić? Czyli tak, nabieramy trochę materiału do kuwetki, dolewamy troszeczkę wody, żeby konsystencja była po prostu rzadsza. I za pomocą wałka i pędzla należy zaaplikować ten produkt w następujący sposób. Nabieramy sobie troszeczkę tego na wałek i tak, rozprowadzacie wałkiem cieniutko we wszystkie strony. I za chwilę od razu zagłaskujemy to pędzlem. Od suchego do mokrego. I tak dalej, i tak dalej. Czyli co? Mamy to. Ale w ramach przypomnienia szybkie podsumowanie prac. Numerem jeden był podkład. Później zaaplikowaliśmy sobie tą pierwszą warstwę. Staraliśmy się rozprowadzać tak, żeby to kruszywo było jak najbardziej rozproszone. Przy drugiej warstwie aplikowaliśmy już klasycznie. No i protip, który tutaj był zawarty. Jeżeli mamy jakieś drobne prześwity, rozrzedzamy trochę produkt z wodą, aplikujemy sobie najpierw we wszystkie strony wałkiem i od razu zagłaskujemy, tak? Czyli aplikujemy wałkiem, zagłaskujemy wałkiem, zagłaskujemy. Tyle, koniec. I macie piękną ścianę u siebie w domu. Tymczasem dziękuję Wam za ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie nam lajka, subskrypcję i dzwoneczek. Oczywiście możecie komentować te materiały jak najbardziej. Zapraszam do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, czyli Facebooka, Pinteresta, Instagrama oraz TikToka. I jak najbardziej zapraszamy Was na bloga, gdzie robimy ciekawe metamorfozy, mebli. Tymczasem to tyle i cześć.